stara się bardziej chwalić niż krytykować i może o tym coś powie przed Państwem Maciej Blatkiewicz. Cześć, ja się nazywam Maciej Blatkiewicz, tutaj zostało przed chwilą wspomniane. I tak już jak przed chwilą zostało wspomniane, znany jestem z tego w Poznaniu, że chodzę po knajpach, jem w tych knajpach, a później mówię o nich, a mówię o nich na blogu. Blog nazywa się Wygrywam z anoreksją, taka dziwna trochę nazwa, i prowadzę go od około 6 lat, z tym, że taką tematyką knajp zajmuję się od lat 3 około. I jakby przez te 3 lata zdobyłem na tyle doświadczenie, na tyle rozeznałem się w rynku gastronomicznym, że wiem jakby co knajpy robią dobrze, co knajpy robią źle, dlaczego odnoszą sukces, dlaczego tego sukcesu nie odnoszą. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak stworzyć kiepską knajpę. Możecie się dziwić dlaczego, ale no powiedzmy, że założycie się z kimś o to, kto szybciej położy jakiś biznes. Wbrew pozorom naprawdę trzeba się mocno natrudzić, żeby stworzyć kiepską knajpę. Wymaga to nie lada pracy i trzeba mieć naprawdę sporo chęci, żeby to zrobić. Ale zanim przejdę do takiej instrukcji tego, jak tą kiepską knajpę stworzyć, może wyjaśnię, czym jest tak naprawdę dla mnie przynajmniej kiepska knajpa. Kiepska knajpa to po pierwsze taka, która nie zarabia na siebie w jakimś dłuższym okresie czasu, typu rok, dwa lata, bo wiadomo, że tak jak wszystkie biznesy, tak samo biznesy gastronomiczne przez pewien tam okres czasu nie zarabiają na siebie. Czasem to jest miesiąc, czasem to jest pół roku, czasem trochę więcej. Druga rzecz to to, że kiepska knajpa jest taka, która ma osoby, przeważają o tej kiepskiej knajpie negatywne opinie. Oczywiście to jest trudno zmierzalne, trudno to jakoś policzyć, nie da się tego przedstawić na wykresie, ale można to w jakiś sposób zaobserwować. Teraz jest chwila przerwy, żebyśmy odetchnęli. Można się pośmiać z mema, albo niekoniecznie. Nie wiem, czy was śmieszy, ale był hitem u mnie na fanpage'u. Okej. Przejdźmy do instrukcji, jak stworzyć kiepską knajpę. Fundamentem jest złe jedzenie, a złe jedzenie to nie jest takie, które, nie wiem, jest jakieś diaboliczne, opętane przez szatana, tylko na przykład jest to jedzenie nieświeże, przygotowane z nieświeżych składników. To jest trudno naprawdę uzyskać, bo żeby kupić nieświeże jedzenie, trzeba naprawdę, nie wiem skąd je wziąć, bo raczej sklepy i hurtownie nie mają w interesie sprzedaży nieświeżych produktów, gdyż no jest to w jakiś tam sposób nielegalne, grożą za to kary dość duże finansowe, no więc nie jest im to na rękę. Także musicie pójść do sklepu, kupić świeżą żywność, a potem zostawić ją gdzieś w kuchni czy w magazynie w swojej knajpie i po prostu poczekać, aż stanie się nieświeża. No, możecie w ten sposób, albo możecie pójść po linii najmniejszego oporu i otworzyć knajpę z owocami morza, gdyż w Polsce o świeże owoce morza dość trudno, jednak nie jesteśmy państwem, które z tego słynie. Nawet nad Bałtykiem raczej ze świeżymi krewetkami czy innymi owocami morza jest problem. Aczkolwiek oczywiście są restauracje w Polsce, czy nawet w Poznaniu, które specjalizują się w owocach morza i im to wychodzi, bo mają codziennie dostawy świeżych owoców morza, które są za granicę bardzo często. Tyle, że tu trzeba się postarać, trzeba się nachodzić, trzeba chcieć przede wszystkim, więc idziecie do marketu, kupujecie pierwszą lepszą mrożonkę i później no może się tak zdarzyć, że trujecie ludzi. Mnie to się wprawdzie nie zdarzyło, nigdy nie zatrułem się owocami morza, ale mój brat na przykład miał dość trzydniowe problemy po tym, jak zjadł nieświeże mule w jednej z warszawskich restauracji. Pomyślmy sobie jednak, że nie chcecie truć ludzi, jednak nie jest to waszą intencją aż tak, to w tym momencie skupcie się na składnikach niskiej jakości. To jest rzecz, którą, żeby poznać składniki niskiej jakości, trzeba mieć trochę wiedzy, trochę doświadczenia. To nie jest tak, że od razu je poznacie. Albo po prostu możecie kupić, dajmy na to, pierś z kurczaka od różnych producentów, od różnych dostawców, przyrządzić ją i porównać, która jest lepsza, bez tam jakiegoś wielkiego przyprawiania. Sam właśnie, tak jak tutaj wcześniej Michał wspomniał, robiłem ranking burgerów w Poznaniu, w czasie którego właśnie zjadłem ponad 20 burgerów, nie 20, zaniżyłeś mój wynik. Trwało to 2 miesiące i odwiedziłem prawie każdą burgerownię w Poznaniu, prawie każde miejsce w sumie specjalizujące się w burgerach, bo to nie tylko były burgerownie. I jakby każda z tych burgerowni reklamowała się, można tak to nazwać, reklamowała się hasłem 100% wołowiny. Co miało niby oznaczać, że wołowina, z której oni korzystają, jest najwyższej jakości. No guzik prawda, niestety. Tylko 8 burgerowni weszło do rankingu,
bo uznałem, że są warte tego. W większości pozostałych miejsc ta wołowina była taka sobie albo kiepska, co wynika z tego, że albo była z innej części krowy, bo no, są różne części krowy, jedne są lepsze, smaczniejsze, inne nie. Albo z krów, które niekoniecznie są przeznaczone na mięso, tylko to są na przykład krowy mleczne. No i okazało się, że jednak no, jakość ma znaczenie, więc jeśli celujecie w kiepską knajpę, to koniecznie musicie spróbować tych składników niższej, a najlepiej jak najniższej jakości. Plus jest taki, że one są zazwyczaj dużo tańsze. Może się jednak wydarzyć tak, że mimo tego, że nie chcecie korzystać z nieświeżych produktów i składników niskiej jakości, tylko po prostu przygotowujecie jedzenie niesmaczne. To akurat wbrew pozorom było bardzo smaczne. Wygląda tylko tak niekoniecznie. Ale no, chciałem po prostu to przedstawić. No, bo wyobraźmy sobie sytuację, że robicie knajpę, no i jedzenie jest niesmaczne, tak. No, ciężko może powiedzieć, że obiektywnie, no bo jednak jednemu smakuje to, drugiemu smakuje tamto, smak to rzecz gustu i o gustach się nie dyskutuje, bla, 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 no ale no, po części przybyłbym z taką osobą piątkę, no bo po części ma rację, ale z drugiej strony pokazałbym jej środkowy palec, bo to jednak nie działa tak do końca. Wyobraźmy sobie sytuację właśnie, że macie tą knajpę, że sprzedajecie tam jedzenie, które smakuje wam, waszej najbliższej rodzinie, waszej niektórym przyjaciołom i waszemu psu. I nikomu więcej na świecie, cała reszta świata nienawidzi tego jedzenia, uważa je za obrzydliwe, no to no czy to jest smaczne jedzenie? Powątpiewam w to naprawdę bardzo, bardzo mocno. Istnieje jednak taka szansa, że mimo tego, że będziecie przygotowywać bardzo niesmaczne jedzenie, które jest w ogóle nieświeże i z najgorszych, najpodlejszych składników, to i tak ludzie będą do was walić drzwiami i oknami, bo no tacy są ludzie, bo kierują się czasem ceną, czasem z przyzwyczajenia gdzieś chodzą, czasem po prostu nie mają gustu i poczucia jakiegokolwiek smaku, a czasem po prostu nie mają takiego rozeznania, że po prostu nigdzie wcześniej, nigdzie indziej nie jedli, więc nie wiedzą, że coś może smakować jednak lepiej, może być ciekawsze. Wtedy niezawodną rzeczą okaże się zatrudnienie fatalnej obsługi. A fatalna obsługa może przejawiać się w tym, że jest to obsługa totalnie niekompetentna. Są to ludzie, którzy po prostu szukają pracy, chcą sobie gdzieś dorobić, a nie mają ani wiedzy kulinarnej, ani nie pracowali wcześniej w gastronomii, ani tym bardziej nie chcą się uczyć czegokolwiek. Wtedy przychodzimy do takiej knajpy, w której jest taka obsługa niekompetentna i okazuje się, że w menu jest tak jak tutaj 70 parę pozycji. No tak człowiek jak tak przychodzi do takiej knajpy, to nie bardzo wie co wybrać, więc pyta się zazwyczaj kelnera, co by pan polecił, albo co jest specjalnością szefa kuchni, albo nie wiem, co tu się najczęściej zamawia, a kelner na to mówi, nie wiem, w sumie to ja tu tylko przynoszę to jedzenie i zapisuję. No, klient się nie poczuje zbyt fajnie, no, może nie wyjdzie od razu, zamówi coś i zje, ale raczej już do takiego miejsca nie wróci. A żeby mieć pewność, to po prostu zatrudnijcie obsługę, która przy okazji jeszcze jest nieogarnięta i tworzy taki niezgrany, nieogarnięty zespół, co przejawia się na przykład w tym, że kelnerzy nie dogadują się z kuchnią, co z kolei skutkuje tym, że dania przynoszone są w dużych odstępach czasowych. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w knajpie i jest nas dużo, powiedzmy 6 osób, taka jakaś, nie wiem, większe wyjście ze znajomymi. I każda z tych osób zamawia po jednym daniu. W takiej knajpie, o której teraz mówię, w której jest nieogarnięta obsługa, te dania przynoszone są w odstępach 15 minut, czyli fajne wyjście ze znajomymi czy z rodziną, zmienia się w takie, podczas którego patrzymy tylko na tą osobę, która je, która akurat ma co jeść i część osób jest wkurzona przez to, że już zjadła i już chce jak najszybciej wyjść z tego miejsca, a część osób no, jest jeszcze bardziej wkurzona, bo nie ma co jeść i jest mega głodna i, no, i to jest mega słabe. Znam takie miejsca, czy w Poznaniu, czy w Polsce, w których akurat ten czynnik sprawia, że nie chce do nich wracać, mimo że na przykład jedzenie jest genialne. Kolejny przypadek to jest obsługa, która jest kręci trochę, mataczy. Warto mieć takich pracowników w swoim zespole. Sam mam taką historię z Poznania, ze Starego Rynku. W jednej restauracji zamówiłem tatara, na co kelnerka mi odpowiedziała, że nie może pan zamówić tego tatara, bo jest zakaz wydawania tatarów w takiej temperaturze. Ja sobie myślę, że no spoko, faktycznie jest 35 stopni, upał straszny, po co się tylko siedząc, więc
no surowe mięso, tak wysoka temperatura, no nie chcę się zatruć, okej. Okay. No tyle, że 5 minut później cichaczem na paluszkach wręcz ta sama kelnerka niesie tatara do sąsiedniego stolika. Do dzisiaj nie wiem, co się wydarzyło, czemu w ogóle zostałem tak potraktowany, i o co mogło w ogóle chodzić. No ale no, skutek był taki, że do dziś do tej knajpy nie wróciłem i na pewno nie wrócę. Może już nie istnieje zresztą. Ale jak jesteśmy już przy tatarach, to też fajny przykład. Byłem niedawno w Łodzi, parę tygodni temu, i w jednej z knajp w centrum zamówiłem tatara znowu, tatara wołowego. Dostałem tatara z buraków. I to, wiecie, no niespecjalnie chciałem to jeść akurat. Z drugiej strony, jakbym był na przykład weganinem czy wegetarianinem albo po prostu chciałbym zjeść tatara z buraków, a dostałbym tatar wołowy, to też by nie było fajnie. Także pamiętajcie też o takiej obsłudze, która przy okazji myli zamówienia, a najlepiej jeśli myli zamówienia w takich przypadkach, takich skrajnych, że na przykład weganin dostaje stek. Super sprawa, naprawdę super sprawa. A jak już przy burakach jesteśmy, to myślę najważniejsza część, jeśli chodzi o naszą obsługę, zatrudniamy buractwo. No, czyli takich ludzi, którzy niekoniecznie grzeszą kulturą osobistą, niekoniecznie są mili dla klientów, co na przykład przejawia się w tym, że jakby to ująć, no na przykład mówimy kelnerowi, że no coś mi nie smakowało. Tak grzecznie, czasem ja tak nie robię, ale no to jest normalne, że można powiedzieć coś takiego w knajpie, na co ta obsługa mówi, wy się gnoje nie znacie na gotowaniu, na kuchni. No, no słabo trochę, przy okazji jeszcze jakieś wulgaryzmy mogłyby polecieć, to by było najlepiej. Nie zdarzyło mi się nigdy nic takiego w knajpie akurat, żeby ktokolwiek tak się do mnie odezwał, ale patrząc na to, co się dzieje na Facebooku, głównie na ocenach w opiniach na fanpage'ach knajp, no myślę, że jest to całkiem możliwe, że gdzieś taka knajpa w Polsce czy na świecie to już chyba na pewno istnieje. Skoro już jednak jesteśmy przy internecie, to pamiętajcie o tym, żeby nie komunikować się w żaden sposób, nie komunikować o tym, że posiadacie knajpę, nie mówcie o tym nikomu, broń Boże, tam żadne Instagramy, Facebooki, strony internetowe, ale też nawet nie mówcie nikomu znajomemu, że otwieracie knajpę, bo oni powiedzą swoim znajomym, tamci swoim znajomym i nagle będziecie mieć tłum w knajpie. No bez sens totalny, nie? Bez sensu. Tak samo nie stawiajcie nigdzie potykaczy przed knajpami, żadnych ulotek, żadnego szyldu na knajpie. No, chodzi o to, żeby nikt się nie dowiedział, prawda? Żeby nikt nie wiedział, że macie jakiś biznes, żeby nikt nie przyszedł. Z drugiej strony, jeśli jednak lubicie gadać, komunikować, musicie się chwalić tym, co robicie, to po prostu komunikujcie się źle. Na przykład, skoro otwieracie już pub dla takiej młodzieży w wieku studenckim, no to mówcie w języku 65-latków. Wtedy na pewno wasz cel, jakim jest kiepska knajpa, zostanie osiągnięty. A najłatwiej ten cel osiągnąć poprzez to, co nie wiem, czy widzicie na tym zdjęciu, ale to jest knajpa z Poznania, która, mogę świecić, która oferuje pierogi, makarony, a także tortille, burgery, pewnie gdzieś jest pizza, tutaj widzę jakieś frytki, czyli wszystko dla wszystkich i dla nikogo. Ja to nazywam, że to jest jakby jedna z części tożsamości, a tożsamość knajpy to jest główny powód, dla którego w sumie do takiej knajpy się wraca. Także waszym zadaniem jest obedrzeć swoją knajpę całkowicie z tożsamości. Na tożsamość składa się kilka czynników, jednym z nich jest jedzenie, o którym mówiłem. To nie musi być cała karta, to może być jakiś wycinek menu albo wręcz jedno danie. To jest także obsługa, jej fachowość lub nie. Czasem się zdarza tak, że brak fachowości obsługi wpisuje się w tożsamość mimo wszystko, ale to już są skrajne przypadki. Poza tym osobowość szefa kuchni albo osobowość właścicieli, czy jakiejkolwiek twarzy, która jest związana z tą knajpą, która jest, nie wiem, pracownikiem na przykład. To także klimat. Klimat, który panuje w knajpie, nastrój, atmosfera, na co składa się także wystrój. Bardzo, bardzo ważny. No i taki ogólny wizerunek knajpy. Oczywiście tych czynników jest dużo więcej. Można by wymieniać i wymieniać. Ja podałem tylko te, które są jakby dla mnie najistotniejsze, ale każdy myślę, idąc do knajpy, myśli czasem pod innym kątem. No i jakby główne zadanie w tym wszystkim stworzeniu kiepskiej knajpy to jest obedrzeć ją z jakiejkolwiek tożsamości, z jakichkolwiek punktów, które ją wyróżniają na tle konkurencji.
No, ale mówię to wszystko po to, żebyście jakby zrozumieli ten mechanizm i jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli otworzyć knajpę, to żebyście wszystko zrobili na odwrót, no bo no, chyba nikt nie chce otwierać złej knajpy. Wolicie, też mile jest mieć jakiś fajny biznes, do którego ludzie lubią chodzić. A jeśli z kolei nie myślicie o otwarciu knajpy, bo no, pewnie część z was o tym czasem myślała, ale to było takie, a może kiedyś. Zresztą to jest bardzo ciężka praca, więc w sumie nikomu nie polecam, ale możecie... Ale zawsze możecie w jakimś swoim ulubionym miejscu albo miejscu, które może stać się waszym ulubionym, podpowiedzieć parę słówek właścicielom, obsłudze. Dzięki temu można, myślę, zmienić ten rynek gastronomiczny na lepszy, przyjemniejszy. Będzie więcej miejsc, w których i można smacznie zjeść i miło spędzić czas. Także dziękuję bardzo.